Witam słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Subiektywnie o Polonii. Zakończyliśmy jesień, przezimujemy tuż nad strefą spadkową. Czas na małe podsumowanie tej naszej jesieni. Naszymi gośćmi są dzisiaj redaktorzy Dumy Stolicy Wojtek i Tomek. Cześć panowie, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Witam serdecznie, cześć. Cześć, mamy. Zacznijmy może od pozycji Polonii. Rozczarowanie, czy ugrali tyle, ile mogli? No cóż, może zacznijmy od statystyki, tej najważniejszej, tej najprostszej. 19 meczów, 19 punktów. Statystyka, można powiedzieć, bardzo łatwa do zapamiętania, ale mega trudna do zaakceptowania. Ktoś na różnego rodzaju forach skrupulatnie wyliczył, że mogło być spokojnie 7-9 punktów więcej. No i cóż, możemy gdybać, tak? Co by było, gdyby Mateusz Michalski nie zmarnował karnego z Odrą, Kobusiński karnego z Lechią, tak? I pewnie jeszcze można było sporo takich przykładów mnożyć, tak? W większości z tych spotkań, szczególnie na początku, no, praktycznie każde z nich można byłoby spuentować zdaniem, no, czujemy straszny niedosyt, tak? Szczególnie, no, może te pierwsze trzy mecze z brzegu tak szybko, tak? GKS Tychy, wygrywamy 2-0, po czym przegrywamy 3-2, a dobija nas Niewiarowski, tak? Polonia Wisła, tak? No, znowu można gdybać, co by było, gdyby sędzia uznał bramkę Grudniewskiego na koniec. Polonia Miedź, kanonada na K6, przegrywamy 3-4 po golu też w 84 minucie. No, Suma nikt do błędów. końca nie wiedział, jak to będzie, tak, ale z drugiej strony, no, biorąc pod uwagę, jak te mecze się kończyły, no to jednak niedosyt mimo wszystko, uważam. Ja też muszę powiedzieć, że rozczarowanie u mnie raczej dominuje. Nie miałem może jakichś wielkich oczekiwań. Nie jest tak, że patrząc na trzy awanse z rzędu ŁKS-u czy Ruchu, marzyłem o tym, że czy marzyć to na pewno marzyłem o kolejnym awansie, ale zdawałem sobie sprawę, że to będzie bardzo trudne. Nawet gdzieś nie liczyłem na baraże. Zależało mi na tym, żeby Polonia się spokojnie utrzymała w tym sezonie. No a niestety na razie do spokojnego utrzymania jest daleko. Jesteśmy co prawda na bezpiecznej pozycji na ten moment, ale trochę też dlatego, że dwie drużyny zarabiają się zaległe mecze. Nie wiadomo, jak by się skończyło, gdyby one zagrały swoje mecze. Więc na pewno, no, liczyłem, że tych punktów będzie troszkę więcej i ta przewaga nas spotkała przede wszystkim. Będzie kilkupunktowa i ta zima będzie dużo spokojniejsza. Też można było troszeczkę liczyć, że ci rywale pogubią punktów, a ostatnio te mecze po prostu praktycznie każdy nie po naszej myśli, tak? Jak nie wiem, czy zauważyliście też. No tak, obudził się na pewno, obudził się Chrobry, obudziła się Resowia, Stal Rzeszów, no i zaczęli nam uciekać. No dzisiaj jeszcze Chrobry Głogów, tak? Wygrał Zagłębiem Sosnowym, więc to Zagłębie chociaż jest, znaczy, budujące z naszej perspektywy, że coraz bardziej się pogrąża, tak? No tak, ale to jest właśnie jedna drużyna, wczoraj też pod Beskidzie ze Zniczem wygrało, znaczy w niedzielę chyba tak ze Zniczem wygrało, więc faktycznie nie widać na razie za wiele drużyn, które chciałyby spaść z tej ligi poza Zagłębiem Sosnowym. No i Znicz jakby powstał z popiołów, jak Fenik, bo też już każdy Znicz właściwie wskazywał na pewny spadek, tymczasem no coraz bardziej się, coraz po takim kryzysie, gdzie nie wygrywali, jeżeli dobrze liczę, 6-7 meczów z rzędu, zaczęli znowu punktować i wydostali się ze strefy spadkowej, tak? Do Znicza i do Beniaminków jeszcze przejdziemy w osobnym pytaniu, a teraz przejdźmy do naszych nowych zawodników, którzy pojawili się na początku pierwszej ligi. Kto według Was jest takim strzałem w dziesiątkę, a kto zawodzi? Znaczy, ciężko mówić o takim strzale w dziesiątce, jeżeli zajmujemy, no, jeżeli jesteśmy tuż nad kreską, tak? No, na pewno trzeba docenić Mateusza Kuchtę, tak? Który, no, też wiele tych meczów nie wybronił, szczególnie na początku, jednak no, pokazał klasę i trzeba też docenić jego walory takie, można jakby to nazwać, charyzmatyczne, gdzie też dobrze działa na szatni, jest takim dobrym duchem zespołu. No i też zawsze dawał tą pewność w bramce, tak? Nie wiem, przychodzi mi też do głowy Michał Kołodziejski, który tutaj, pamiętam, po słabszym występie Tomka Wełny z Wisłą, jakby wskoczył do tego składu tak
można powiedzieć, na stałe prawie, że później strzelił bramkę z Arką. No też nie ustrzegł się błędów, ale mimo wszystko no, taki solidny defensor, solidny ligowiec. Zawistowski może teraz. Ja bym jeszcze dodał na pewno Ochończuka. Co prawda te jego ostatnie mecze troszkę słabsze mam wrażenie, ale... Dobrze zaczął, ale trochę już nie dobrze skończył, gdzie właśnie zaczął łapać te żółte kartki i tak troszeczkę musi, no, że tak powiem, prowokował te zmiany na Piotrka Marcińca, które później kończyły się, no wiadomo jak. No tak, ale wydaje się, że koniec końców jednak uspokoił nasz środek pola i chyba był najpewniejszym punktem na tej pozycji. Więc mimo wszystko składam na Frańczuka, ale też na pewno Kuchtę, tak jak wspominałeś. Zastanawiałem się chwilę nad Kobusińskim, no bo koniec końców jest jeden z naszych trzech najlepszych strzelców z 5 bramkami, ale jednak aż 4 z nich z karnych, więc chyba powiedział, że taki neutralny transfer do strzału w dziesiątek to na pewno daleko. A mógł Znaczy, mieć sześć bramek. Odnośnie jeszcze do tego Kobusińskiego też trzeba wspomnieć, że też często grał jako druga dziesiątka. To też trzeba troszeczkę poprawkę wziąć na niego, gdzie wtedy się też prezentował bardzo przyzwoicie według mnie. To prawda, ale asyst też tylko 2 asysty, więc no, od dziesiątek jednak wymagamy liczb. No ale na To pewno też. jest to pewnie bliżej do pozytywnej oceny niż negatywnej w przypadku tego zawodnika. A stara gwardia, kto się wkomponował w pierwszą ligę, a kogo ta liga przerosła? No przede wszystkim, kto się wkomponował, to wydaje się, że najlepiej Bartek Biedrzycki. No co prawda te jego statystyki nie wyglądają jakoś bardzo imponująco, ale no co, już ma asystę, ma bramkę z niecieczą. Wydawało się tak przynajmniej w tych pierwszych meczach, że no jakby nie zrobiło tam ten przeskok z drugiej ligi do pierwszej, nie zrobił na nim większego wrażenia, robił dużo wiatru. No wiadomo, te statystyki mogłyby być lepsze, szczególnie mógł je poprawić w Tychach, gdzie tutaj no zmarnował taką sytuację, którą no ciągle ciężko się pogodzić. Więc tutaj Bartek Biedrzycki, no cóż, Krzysiek Koton też całkiem, chociaż też może bez jakiegoś wielkiego błysku i przełomu. Więc tutaj no pierwszy, który mi się nasuwa, to Biedrona. Ja też na pewno pozytywnie ocenię Biedrzyckiego, choć wiadomo, że wraz z tym, jak będzie rósł jego staż na poziomie tym seniorskiej piłce, no to będziemy wymagać liczb, bo jednak od wahadłowego należy wymagać asyst i ten, cały czas są u niego pewne problemy z decyzyjnością. No a na pewno zaimponował mi z Wisłą Kraków przed w drugiej połowie, gdy przegrywaliśmy na trudnym terenie przy kilkunastu tysiącach na trybunach i pociągnął tak naprawdę Polonię. To dzięki jego rajdowi walczyliśmy rzut karny, ale jeżeli chodzi o tych innych zawodników ze Starych Gwardii, to dla mnie numer jeden jednak jest Bajdur, który szczerze mówiąc bardzo pozytywnie zaskoczył, bo myślałem, że po tych wielu już latach poza pierwszą ligą w jego przypadku, bo sporo ostatnich lat spędził Legionowi, myślałem, że on gdzieś nie podoła na tym poziomie, bo też już jest jednak zawodnikiem doświadczonym, trochę wiekowym, a był wiodącą postacią, jest tak naszym najlepszym asystentem, drugi z najlepszych strzelców, prowadzi Tak, zdecydowanie można klasyfikację. powiedzieć, że się rozkręcał się z każdym meczem. Może ten początek jeszcze nie był taki w jego wykonaniu super, taki obiecujący jak później, ale można powiedzieć, że się rozkręcał, tak? A Biedrona można powiedzieć, no, Biedronę wymieniłem właśnie dlatego, że on tak od początku jakby tak no, widać było, że nie poziom rozgrywkowy jakby nie zrobił na nim różnicy, ale Bajdur faktycznie, no tak się można powiedzieć, co mecz się rozkręcał coraz lepiej. Zdecydowanie prowadzi klasyfikację kanadyjską u nas. Ma 4 asysty, 5 bramek, więc był zdecydowanie tym graczem, który ciągnął te Polonie z przodu. To teraz trener Smalec. Są głosy, że nie radzi sobie na tym poziomie. Są takie, że należy mu się kredyt zaufania. Czy jest teraz dobry czas na zmianę trenera, czy jednak powinniśmy go osądzać dopiero po zakończonym sezonie? Oj, to jest bardzo gorący temat ostatnio, szczególnie po tym meczu z Wisłą. Ja bym troszeczkę to pytanie odwrócił. Okej, no odchodzi trener Smalec, tylko co dalej, tak? No czy jesteśmy w stanie wymienić jakiegoś trenera, który tutaj przyszedłby i pstryknął palcami i od razu zaczęlibyśmy wygrywać? No ciężko mi znaleźć teraz takie nazwisko. Wiadomo, no trenera broni przede wszystkim to, że zaliczył 2 awanse z rzędu, tego mu nikt nie odbierze. A czy odnalazł się w realiach pierwszej ligi? No cóż, to pytanie można zostawić na dłuższą dyskusję. Wydaje mi się, że no, na ten moment
nie jest to w ogóle realne, że trener Smalec odejdzie przynajmniej w tym sezonie. Zobaczymy, czy się uratuje. Jeżeli zdoła utrzymać zespół, to wydaje mi się, że te negatywne głosy ucichną. Jeżeli nie, no to wiadomo, że wszystko będzie na niego. Do tej pory zawsze wiosna w wykonaniu ekipy trenera Smalca wyglądała dużo lepiej niż jesień. Myślicie, że teraz też tak będzie? Musimy na to liczyć, bo jeżeli chcemy się utrzymać w tej lidze, to nie ma innego wyjścia niż ta wiosna musi być dużo lepsza w naszym wykonaniu. Przy czym wydaje się, że w ogóle tak te dyskusje o trenerze są trochę czysto takimi akademickimi dyskusjami, bo nie wierzę w to, żeby prezes Mito chciał zwolnić trenera Smalca po tym, gdy on walczy dwa awanse. No i też wiadomo, że zwolnienie Poza tym, Smalca pewnie byłoby poza tym, kosztowne, no bo ma ważny kontrakt. 3 lata chyba, tak? No, takie były plotki, tak pojawiały informacje. No, ale też wiadomo, że przy ograniczonym budżecie to też nie będzie łatwo znaleźć nowego trenera, tak? Bo łatwo jest właśnie mówić, zwolnić trenera, nawoływać do tego, ale trzeba znaleźć jego następcę i przy tym ograniczonym budżecie to też wcale nie jest takie oczywiste, żeby znaleźć kogoś lepszego. Widzimy to na przykładzie Podbeskidzie i Zagłębia Sosnowiec, które wymieniły swoich trenerów, a i tak kończą zimę na dwóch ostatnich, kończą jesień na dwóch ostatnich miejscach. Jeszcze w kontekście trenera Smalca, to na pewno ta jesień była słaba w wykonaniu Polonii, więc trudno się dziwić, że pojawiają się takie pytania, czy trenera nie przerosła trochę pierwsza liga. Też trzeba mieć na uwadze, że trener Smalec, dopóki nie przyszedł do Polonii, pracował tylko na niższych poziomach, więc rozrywkowych. On też się tej piłki na poziomie centralnym uczy tak naprawdę razem z Polonią. Podobnie jego asystenci, tak Hołownia, Max Hołownia. Wcześniej pracował chyba tylko w trzecioligowej Błoniance. Wesołowski też w piłce juniorskiej i niższych ligach, więc na pewno do całego sztabu to Wesołowski. jest. Tylko trener Wesołowski, jaki można powiedzieć, dobry talizman, tak? Tak, ale no to są wydarzenia, wszyscy na pewno się uczą tej ligi, więc trzeba mieć nadzieję, że tak się udało w trzeciej lidze, tak i w drugiej lidze, że ta zima będzie dobrze przepracowana i wyciągnął wnioski, co się udało już dwa razy i zarówno w trzeciej lidze, jak i w drugiej. Te zmiany były znaczące, bo w trzeciej zmieniliśmy ustawienie, w drugiej przeszliśmy taką pragmatyczną piłkę, więc trenerzy gdzieś się nie bali dokonywać znaczących zmian. Miejmy nadzieję, że to się uda, bo tak, są jakieś wątpliwości. Mnie ostatnio gdzieś trochę zaskoczyły słowa trenera Zuba, który mówił, pytany właśnie o Polonię przed meczem ze Stalą Rzeszów w Polonii. Jako pierwszą cechę, którą opisał Polonię, było to, że Polonia jest bardzo stabilna taktycznie i tutaj jest też, jeżeli chodzi o strukturę gry i trochę to dziwi, bo dziwi, trochę zastanawia w tym kontekście, że wielu młodych trenerów, czy słuchaczy trenera Pajo, czy trenera Szwargi z Rakowa, dużo mówią o tym, że dzisiaj bardzo ważna jest elastyczność, żeby to ustawienie w trakcie meczu zmieniać. Jak dołożymy jeszcze do tego słowa różnych piłkarzy po meczach z Polonią, którzy mówili o tym, że mieli doskonale rozpracowaną Polonię, no to można się zastanawiać, czy faktycznie ta nasza gra nie jest troszkę zbyt schematyczna i czy nie jest wymagane dodanie jakiejś większej nieprzewidywalności. Też takich głosów było dużo wśród kibiców. Ja jeszcze może tylko w dopełnieniu do tego, co mówił Wojtek właśnie o wypowiedziach tutaj innych trenerów, czy też zawodników o Polonii. W niedzielę miałem przyjemność rozmawiać ze snajperem Wisły Szymonem Sobczakiem, który też mi powiedział, że Polonia potrafi zaskoczyć. Było widać, że nie przyjechali się tutaj bronić. Też widziałem taką dyskusję na gol.pl, taką wypowiedź Bartosza Karcza, to jest taki krakowski redaktor, znany dosyć dobrze i też wspomniał, że Polonia zaprezentowała się najlepiej z trzech ostatnich przeciwników Wisły i potrafiła wybić tutaj Wiśle atuty z rąk, jakie mają. No też tutaj nie wspomnieliśmy w tej naszej dyskusji też o takiej ciekawostce, że tutaj była taka seria trzech zwycięstw z rzędu, tak? Był ten mecz z Podbeskidziem u nas, później Zagłębie Sosnowiec i GKS Katowice. Wszystkie mecze wygrane 2-0. Wydawało się, że teraz idzie co dobrą stronę. Już niektórzy zaczęli mówić o barażach, tak? I to były mecze przeważnie wygrane naprawdę w dobrym stylu, tak? Później przyszedł ten nieszczęsny mecz z Lechią Gdańsk, który najpierw był przełożony, a później, gdy doszedł do skutku, to już było po meczu z GKS-em Katowice. No chyba wtedy wszystkie statystyki były po naszej stronie. Miażdżące te statystyki były, z tego co pamiętam. No po czym co? Przegrywamy 1-0, a Kobusiński
zmarnował karnego w ostatnich minutach, chyba to była 89. No i od tego momentu właściwie coś się zaczęło psuć tej maszynie. Tak, też I wtedy trzeba zaczęły się te powiedzieć. głosy na trenerze, tak? Tak, no też trzeba powiedzieć, że trochę pewnie właśnie te nastroje determinuje ta słaba końcówka, czyli to jest 7 meczów bez wygranej. No bo nie ma co ukrywać, tak, ta jesień była słaba, ale też to nie była katastrofa. Jeżeli to spojrzymy właśnie na statystyki, to nasz zespół ma bilans bramkowy minus 4, to jest zespół, taki bilans okolic dołu środka tabeli, tak bym to powiedział. Tak, gdzie Rysowia ma minus 15, pod Beskidzie minus 12, Zagłębie Sosnowiec minus 16, Chrobry Głogów minus 13, no to te nasze minus 4 faktycznie nie wygląda tak źle, jak też jak sobie przypominamy te mecze. To nie było wiele takich meczów, w których nie wiem, byśmy powiedzieli, że Polonia była zupełnie zdominowana i w ogóle nie pasuje do tej ligi. No przy czym oczywiście to są trochę, możemy się tak pocieszać, ale najważniejsze są punkty i tutaj na pewno potrzeba i będzie punktować na trochę wyższym poziomie niż jesienią. No to jeszcze tutaj wspomniałeś o tych statystykach, to też myślę, że warto zwrócić uwagę, przypomnieć sobie, co było w drugiej lidze. Przecież w drugiej lidze długi czas była twierdza K6, tak, która padła bodajże dopiero w grudniu w starciu z Pogonią Siedlce, tak? A jaki jest bilans teraz u nas? Jest jedno zwycięstwo, dwa remisy, aż sześć porażek. No to przecież jest no fatalny bilans, jeżeli chodzi o mecze u siebie. Naprawdę tutaj ciężko mi sobie to wytłumaczyć, tak? Gdzie tutaj, jak dobrze patrzę, mamy 4 zwycięstwa, 2 remisy i 4 porażki na wyjeździe, tak? Więc no, No ale też zwróćcie te mecze uwagę, u z kim siebie trzeba graliśmy przede u wszystkim siebie, a z kim poradzić. graliśmy na wyjazdach, nie? No to też Tak, trzeba właśnie mi się wydaje, że oddać trochę trochę. tutaj terminarz tak naprawdę spowodował takie nietypowe statystyki, no bo jeżeli spojrzymy na tych wyjazdach, mówiliśmy, że Polonia była mocno na wyjazdach, no ale przyszło nam grać z drużynami z czołówki, no to i Odra, i Wisła Płock, Wisła Kraków jednak wygrały z Polonią. No ale Raczej po wiecie, prostu... ale pamiętacie, jakie były okoliczności przegranych z Wisłą Kraków u siebie, tak? Czy tam z Lechią Gdańsk, gdzie to naprawdę no, brakowało dosłownie no, minimum, odrobinkę, tak? Żeby chociaż te punkty wywalczyć wtedy. No ale No tak, fakt ale tak faktem, jak. że jeżeli chcemy się spokojnie utrzymać, no to musimy u siebie punktować, tak? Regularnie. To jest właśnie też jakiś pozytyw w kontekście wiosny, że mamy u siebie i Wesowie, i Zagłębie Sosnowiec, i Chrobrego Głogów, czyli te trzy drużyny to będą zamieszane, walka o utrzymanie, będziemy się z nimi mierzyć na własnym boisku. Więc no, są jakieś powody, które powodują, że możemy wierzyć w utrzymanie. Bardzo dużo bramek tracimy w końcówce. Co może być tego powodem? Słaba kondycja, brak koncentracji, słaby mental? Jak to oceniacie? Wydaje mi się, że wszystkiego po trochu, naprawdę wszystkiego po trochu tych cech. Tutaj może wrócę do tej dyskusji też takiej głośnej, słynnej, można powiedzieć, o tym rozgrywaniu piłki od bramkarza, tak? Pamiętam w którymś z wywiadów Michał Bajdur, wspomniany tutaj przez Wojtka wcześniej, powiedział, że już w trakcie sezonu, że nauczyliśmy się, że, no, czy powiedział, taki był sens, że zmodyfikowali troszeczkę ten styl gry od bramki, tak, gdzie trochę zaczęli to mądrzej rozgrywać i tych bramek też traciliśmy mniej. No, na pewno to też wynikało z tego, że właśnie tutaj z rywale no, mieli nas bardzo dobrze odczytanych, no, znali ten schemat gry. Jak sobie przypomnijmy te mecze na początek z Tychami, z Wisłą, z Miedzią Legnicę, no to na pewno pamiętacie, że te zespoły strasznie presowały na nas, tak, już w tych ostatnich meczach jesiennych już tak nie było, już rywale dawali nam sporo miejsca. Ale tutaj no, straszne presowanie było ze strony rywali. No i też troszeczkę radosna piłka w naszym wykonaniu, gdzie to też gdzie zapomnieliśmy o tej obronie. I to też być może było przyczynkiem tego, że no, tych bramek było straconych sporo. Jeżeli chodzi o same końcówki, to jest na pewno trudne pytanie i to też trochę uderzyła mnie wypowiedź Wojtka Fadeckiego po meczu z Wisłą, gdzie właśnie pytany o tę bramkę na 2-1 na Wisłę powiedział, że trochę zabrakło im koncentracji i trochę tego nie rozumiem w sumie, jak w ostatnim meczu rundy, gdy mamy 6 meczów bez zwycięstwa, może zabraknąć koncentracji w doliczonym czasie, więc chyba sam zespół nie do końca wie, co zawodzi, ale tak jak generalnie to chyba w ogóle jest taki problem Polonii z tym, że nie potrafimy kontrolować meczu. To też nawet o tym trener Smalec mówił chociażby po tym spotkaniu ze Stalą Rzeszów, że Polonia gra takimi zrywami. I też jak sam trener powiedział, że właśnie ten mecz z Wisłą był najlepszym podsumowaniem tej rundy, że nie potrafimy zabić meczu, nie potrafimy gdzieś przejąć inicjatywy, nawet nie wiem, powybijać trochę piłki na aut, tylko gramy zrywami i to chyba to jest ten główny problem.
Jeszcze tylko wtrącę od siebie, że jak już mówisz o tym, co powiedział Wojtek Fadecki, trener Smalec, to jeszcze wtrącę cytat z Władka Ochrończuka, o który powiedział mi krótko, tak, zdecydował mały detal z Wisłą. Strata Piotrka Marcińca, później idzie akcja, no i niestety. No tak, no to może przejdźmy do kolejnego aspektu. Strzelamy dużo bramek, dużo ich też tracimy. Jesteśmy delikatnie nad kreską, ledwo, ledwo zimujemy nad strefą spadkową. Czego tej drużynie brakuje, aby odbić się od dołu tabeli? Mamy teraz tą przerwę zimową. Gdzie upatrujecie potrzeb na wzmocnienie składu? No przede wszystkim siłę wrażenia trzeba wzmocnić, aspekt ofensywny. Tutaj nie wspomnieliśmy w naszej dyskusji nic o Pawle Tomczyku, no, który tutaj wykonał ogromną pracę w kontekście awansu Polonii do pierwszej ligi, no, ale już tej pierwszej tych statystyk nie ma za dobrych. No niestety te atuty, które wystarczały na pierwszą, na drugą ligę. Ta szybkość przede wszystkim, no tutaj już nie może się wykazać. Także na pewno jakiś napastnik. No też znamy historię z Tomkiem Wełną, który tutaj już też poinformował o swoim odejściu, więc na pewno defensywa. Też są plotki, że ma przyjść też jakiś bramkarz, bo nie wiadomo, kiedy do końca Mateusz Kuchta wróci tak do rywalizacji z Adrianem Sandachem i Kubą Lemanowiczem. Aczkolwiek no, też są sygnały, że no, tych wzmocnień za dużo nie będzie. To będą bardziej takie uzupełnienia składy, dwie, trzy pozycje. Mi się wydaje, że tak naprawdę mocniej by się przydało na każdej pozycji, no bo właśnie powiedziałeś o ataku, na dziesiątkach też jest trochę problem, bo o ile Bajdur w miarę gra równo i daje dużo jakości, no to z drugą dziesiątką bywa już problem. Ostatnio wychodzi jako w podstawowym składzie Marcin Kluska, ale no, o ile jeszcze może w zadaniach defensywnych sobie radzi całkiem nieźle, gdzieś potrafi się utrzymać przy piłce, no to jednak zdecydowanie brakuje mu niczego na zawodnika grającego na pozycji 10. Też wahadła nie funkcjonowały najlepiej, a przecież wiemy, że przy tej taktyce, którą gra Polonia, wahadła są bardzo ważne. O ile jeszcze Bartek Biedrzycki, tak jak mówiliśmy, nieźle wygląda, no to tak po drugiej stronie niestety wyglądało to już gorzej. Zawistowski miał kilka fajnych meczów, ale potem gdzieś też przygasł. Wojtek Fadecki zmagał się z kontuzją, Darek Pawłowski no, też za dużo nie dawał z przodu, więc pewnie jakieś jedno z takie zdecydowane wzmocnienie na wahadle by się przydało. No i obrona, tak, mamy dosyć dużo straconych bramek, piąta najgorsza defensywa w lidze i wydaje mi się, że uszczelnienie defensywy to jest podstawa do utrzymania. Tak jak się to w sumie utarta stara prawda, ale chyba w kontekście utrzymania ona będzie bardzo aktualna, że nas buduje się od tyłu. I jeżeli chcemy się utrzymać, no to musimy jednak mieć szczelniejszą obronę. Niemniej musi być też ktoś, kto będzie wykańczał te akcje, czego często brakowało, albo ktoś, kto da z siebie coś ekstra tam w przodzie, nie? No, tak, więc właśnie koniec końców wychodzi, że tych włosów przydałoby się no, 3-4 pewnie, to a to jest takie minimum, żeby być zupełnie spokojnym o utrzymaniu. Porozmawiajmy o przeciwnikach. Dlaczego Znicz i Motor tak dobrze sobie radzą w tej lidze? Wydaje mi się, że to są trochę Znicz i Motor, to są dwie odrębne historie. Motor to wiadomo była drużyna, która była budowana na pierwszą ligę Sztafa do kilku sezonów. Oni byli typowani właściwie co sezon jako faworyci. Więc jest to drużyna, która nie grała przed chwilą w futbolu regionalnym. Nawet ostatnio przy okazji meczu z GKS-em tych ligi sobie porównywałem, gdzie byli zawodnicy wyjściowej jedenastki Polonii i Motoru 2 sezony temu. I u nas pięciu zawodników wygrało w trzeciej lidze. W motorze z trzeciej ligi był tylko jeden zawodnik, który 2 sezony temu tam występował. No i też nie ma co ukrywać, że trener Fajo można się czepiać jego charakteru, ale wydaje się, że to jest naprawdę wybitny szkoleniowiec. No i też dużo bardziej doświadczony, jeżeli chodzi o ten poziom najwyższy niż trener Smalec. On pracował w sztabach Legii, Rakowa i Wisły z czasów Ekstraklasy, więc to doświadczenie na najwyższym poziomie ma naprawdę duże. No też w motorze na pewno zrobiło dużo ta fantastyczna wiosna w ich wykonaniu, która zbudowała drużynę. Więc wydaje mi się, że z tego powodu gdzieś się spodziewałem nawet tego, że motor w pierwszej lidze będzie
nad Polonią i nie sądziłem może, że będą walczyć o ekstraklasę, ale spodziewałem się, że wyprzedzą nas o kilka punktów co najmniej. No, ze zniczeń jest większa zagadka. Na pewno też trener Misiula, co podobnie jak trener Kajosa, był dużo bardziej doświadczony niż ten Smalec. Pracował tak w różnych krajach, gdzieś pracował przez półtora roku, jak pamiętam, w Realu Madryt, co prawda w akademiach, no, ale poznawał ten futbol, największy futbol na własne oczy, widział, jak funkcjonują te kluby. Przy czym oczywiście to nie jest usprawiedliwienie dla nas i myślę, że powinniśmy być na zniczy porównując składy. Sam trener Misiura mówił latem, że większość wzmocnień, które dokonała Polonia, to były na liście transferowej Znicza Pruszków, więc my podbieraliśmy tych zawodników, których chciał Znicz. Ale ja też szczerze mówiąc spodziewam się, że jak koniec sezonu to Polonia będzie na Zniczem Pruszków. Cóż, Znicz zagrał bardzo fajną jesień, ale ciężko mi uwierzyć, że powtórzą to jesienią. Ja bym też zwrócił uwagę przede wszystkim właśnie na wspomnianych przez ciebie Wojtek trenerów, którzy spajają te zespoły, czyli trener Misiura, trener Fejo, którzy co ciekawe przyjaźnią się prywatnie. Jeżeli chodzi i na Chinach jakby charakterystyczna rzecz to, że paradoksalnie po tej drugiej lidze jakoś diametralnie nie przebudowały te zespoły swoich drużyn, szczególnie Znicz Pruszków, tak, gdzie tak naprawdę stracił najlepszego snajpera Macieja Firleja, który właściwie nie gra nic zupełnie w ruchu Chorzów i praktycznie grają bez nominalnego napastnika, bo przyszedł do nich Kuba Wawrzyk, który skarcił nas asystą. Co do motoru, też warto zwrócić uwagę na transfer, niedoszły transfer do Polonii, Bartosz Wolski, który też strzelił nam bramkę o zgrozo. Tutaj robi bardzo dużą robotę. No ale jeżeli spojrzymy na te składy tych drużyn, to znacząco się nie różnią od tych składów drugoligowych. Jeszcze można powiedzieć o tej przewrotności, tak, jeżeli chodzi o Motor Lublin, no bo wystarczyłoby, żebyśmy utrzymali ten wynik z ostatniego meczu z rundy wiosennej w drugiej lidze i w ogóle by nie trafili do baraża, a tymczasem strzelają na bramkę w samej końcówce, później ta heroiczna walka w barażach, no i teraz są nad nami w pierwszej lidze, także zobaczcie, ile to przypadku się na to złożyło. Na zakończenie dzisiejszego spotkania mam do Was ostatnie pytanie. Kto na wiosnę będzie walczył o awans, a kto o utrzymanie? To może ja zacznę. Ja przede wszystkim, jeżeli chodzi o walkę o awans, no to zdecydowanie Arka Gdynia. Jeżeli chodzi o GKS Tychy, wydaje mi się, że oni osłabną, że to nie jest drużyna na awans. Bardziej stawiałbym tutaj na Motor Lublin, że on się jeszcze bardziej rozpędzi. No też Lechia Gdańsk ma potencjał. Wielką niewiadomą jest dla mnie Wisła Kraków, gdzie oni mogą wygrywać seryjnie, ale też mogą mega pogubić punkty. Też są tam jeszcze kwestie związane z wypłatami dla zawodników, tymi, te problemy finansowe, zadłużenie, więc Wisła, jak dla mnie, może i wejść bezpośrednio do Ekstraklasy, ale może też przegrać w barażach. Co do spadku, no to tutaj Zagłębie Sosnowiec pod Beskidzie przede wszystkim. No miejmy nadzieję, że w tym gronie nie będzie nas. No też Chrobry Głogów też troszeczkę się teraz wybił, ale nie wiem, czy to jest drużyna, która będzie w stanie się utrzymać. To no mówię, mam nadzieję, że w tym gronie nie będzie nas, że będziemy tutaj seryjnie punktować na wiosnę, ale jeżeli miałbym wstawiać drużyny do spadku, to wymieniłbym Zagłębie Sosnowiec, Podbeskidzie i Chrobry Głogów, ewentualnie Znicz, jeżeli znowu tam dopadnie im kryzys, ich kryzys na koniec sezonu. To jeżeli chodzi o walkę o awans, to myślę, że wiele się nie zmieni w kontekście tego, jak wygląda teraz tabela, czyli powiedziałem, że Arka Gdynia, Tychy, Motor, Lechia, Wisła, Kraków. Może mieć Legnica się jeszcze dołączy do tej walki, to będzie bardzo ciekawa rywalizacja. Zwłaszcza też, że w przypadku Motoru mówi się o tym, że prezes Jakubas, widząc, jak duża jest szansa na Ekstraklasę, chce tutaj zimą dokonać kilku spektakularnych transferów, więc to może być naprawdę ciekawa rywalizacja, no bo są tylko 3 miejsca w kwestii awansu, a chętnie wydaje się być więcej. Jeżeli chodzi o walkę o utrzymanie, to myślę, że niestety będziemy w nią zamieszani. Pewnie Chrobry, Znicz, Resowia, Zagłębie, no i Podbeskidzie, czyli myślę, że tutaj może GKS Katowice dołączy, ale chyba już nikt z tej górnej połowy raczej nie spadnie
na ten poziom walki o utrzymanie. I myślę, że ostatecznie spadnie za Zagłębie Chrobry i chyba znicz Pruszków. Jakoś ciężko mi naprawdę uwierzyć, że przy takich warunkach, jakie oni mają, przy takim budżecie i kadrze, że będą w stanie wiosną tak punktować. Dzięki panowie za dzisiejszą rozmowę. Życzę wam spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku oraz lepszej gry Polonii na wiosnę. Zdecydowanie tak. Oby ten rok był równie szczęśliwy co poprzedni. No może nie będzie to cieszenie się z awansu Ekstraklasy, ale jeżeli utrzymamy się w pierwszej lidze, będę się tak samo cieszył. Ja też chciałem życzyć wszystkim słuchaczom wesołych świąt, a kibicom Polonii, żeby trochę odpoczęli od tych negatywnych emocji związanych z polonijną piłką nożną, nabrali energii i wiosną przychodzili trochę liczniej na stadion, bo też narzekamy sporo na piłkarzy, na naszą grę, ale też trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że ta frekwencja no, nie zachwycała jesienią i przydałoby się, żeby ona teraz znacząco się poprawiła. Tutaj też się przyłączam do apelu. Widzom również dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Dzięki, cześć.